Wiesz już, jak istotną rolę odgrywa w otaczającym Cię świecie atom węgla. Ma on swój udział w istnieniu wielu struktur, w tym struktur biologicznych. W tym nagraniu zajmiemy się ogólnym omówieniem podstawowych związków organicznych, które składają się jedynie z atomów węgla i atomów wodoru, odpowiednio połączonych ze sobą. Będziemy mówić o węglowodorach. Zacznijmy od porównania ze sobą tych trzech cząsteczek. Wszystkie te cząsteczki zbudowane są m.in. z dwóch atomów węgla. To, co je odróżnia od siebie, to liczba atomów wodoru i rodzaj wiązania pomiędzy atomami węgla. Nazwa wszystkich tych cząsteczek zaczyna się w ten sam sposób, od przedrostka ed. Jeśli chcesz poznać dokładne instrukcje do tego, jak tworzyć nazwy węglowodorów, proponuję obejrzeć nagrania z chemii poświęcone nomenklaturze węglowodorów. Jednak w tworzeniu podstawowych nazw warto pamiętać o tym, że w zależności od rodzaju wiązania w węglowodorze używamy różnych końcówek w nazwach cząsteczek. Jeśli mamy do czynienia z wiązaniem pojedynczym, tak jak tutaj, używa się końcówki w nazwie an. Jeśli mamy do czynienia z wiązaniem podwójnym, to końcówką nazwy jest n. Jeśli w cząsteczce węglowodoru występuje wiązanie potrójne, to zazwyczaj końcówką nazwy związku chemicznego będzie yn. Przedrostek ed świadczy o tym, że cząsteczki węglowodorów składają się z dwóch atomów węgla. Ta cząsteczka to etan. Należy ona do grupy węglowodorów nasyconych, czyli takich, które mają jedynie wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Węglowodory nasycone to alkany. Ta cząsteczka to eten. Eten jest przedstawicielem węglowodorów nienasyconych, które zawierają wiązanie podwójne. Ten typ węglowodorów to alkeny. Mówimy, że wiązanie podwójne jest nienasycone, ponieważ możemy je poniekąd nasycić poprzez przyłączenie do cząsteczki alkenu cząsteczki wodoru. Jeden atom wodoru przyłączy się do jednego atomu węgla, a drugi atom wodoru z cząsteczki wodoru do drugiego atomu węgla. W wyniku przyłączenia, addycji, nastąpi pęknięcie wiązania wielokrotnego i alken zamieni się w alkan. Ostatnia cząsteczka to etyn. Etyn jest przedstawicielem alkinów, czyli węglowodorów nienasyconych, zawierających w swojej strukturze wiązanie potrójne pomiędzy sąsiednimi atomami węgla. W cząsteczce etanu ta część i ta część cząsteczki może swobodnie rotować wokół wiązania pojedynczego. Tutaj mamy do czynienia z kształtem tetraedrycznym cząsteczki w otoczeniu każdego z atomów węgla. Oznacza to, że tutaj masz część o budowie czworościanu foremnego i tutaj masz część o budowie czworościanu foremnego. Jeśli chcielibyśmy narysować przestrzenną strukturę etanu, to należy zaznaczyć, że jedno wiązanie idzie przed płaszczyznę monitora. Zaznaczamy to za pomocą grotu. Drugie wiązanie znajduje się w płaszczyźnie monitora. Zaznacza się to jako linię. I trzecie wiązanie, węgiel-wodór, znajduje się za płaszczyzną monitora, co oznaczamy poprzez narysowanie przerywanej linii. Podobnie sprawa wygląda w przypadku drugiej części cząsteczki. Te dwie części mogą swobodnie obracać się dzięki obecności wiązania pojedynczego, węgiel-węgiel. Natomiast jeśli mamy cząsteczkę alkenu, w której występuje wiązanie podwójne, to już nie będzie możliwości rotacji wokół wiązania podwójnego. Cząsteczka tego węglowodoru jest płaska. Wszystkie atomy i wiązania znajdują się w jednej płaszczyźnie, a budowa wiązania podwójnego uniemożliwia rotację wzdłuż tego właśnie wiązania. W przypadku alkinów sytuacja jest podobna. Ze względu na obecność i budowę wiązania potrójnego nie może nastąpić rotacja wzdłuż tego właśnie wiązania. W okolicy wiązania potrójnego alkiny mają budowę liniową. Wszystkie elementy cząsteczki przy wiązaniu potrójnym ułożone są w jednej linii. Przyjrzyjmy się chwilę innemu węglowodorowi. Ta cząsteczka jest już nieco bardziej rozbudowana. Składa się z 5 atomów węgla. Wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są pojedyncze, więc jest to węglowodór zaliczany do szeregu homologicznego alkanów. Z racji, że ma 5 atomów węgla w cząsteczce, jego nazwa to pentan. Ten wzór, który tu widzisz, to wzór strukturalny. W takim typie wzorów zaznacza się wszystkie wiązania zarówno pomiędzy atomami węgla, jak również pomiędzy atomami węgla i atomami wodoru.
Często jednak możesz spotkać się z takim zapisem obrazującym strukturę tej cząsteczki. Jest to tak zwany wzór kreskowy. W tym typie wzorów pojedyncza kreska oznacza pojedyncze wiązanie między dwoma sąsiadującymi atomami węgla. W każdym zagięciu tego wzoru znajduje się atom węgla otoczony taką liczbą atomów wodoru, aby mieć zawsze cztery wiązania z sąsiednimi atomami. Dlatego tu ukryta jest grupa CH3. Tu i w kolejnych miejscach grupa CH2, a tu na samym końcu ponownie masz grupę CH3. Przejdźmy do innego węglowodoru. Tym razem mamy do czynienia z węglowodorem cyklicznym. Wszystkie wiązania w tym węglowodorze są pojedyncze. Taki typ węglowodoru to cykloalkan. W tej cząsteczce mamy do czynienia z 6 atomami węgla, które łączą się w pierścień. Każdy z atomów węgla jest połączony z 2 atomami wodoru. Nazwa tego węglowodoru to cyklo, bo jest tu obecny pierścień cykliczny, heks, bo jest 6 atomów węgla w cząsteczce, i an, bo wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są pojedyncze. Zastanówmy się, jaka będzie nazwa dla ostatniego przykładu w tym nagraniu. Mamy tu węglowodór łańcuchowy. Jednak utrudnieniem jest to, że jest to węglowodór rozgałęziony. Dodatkowo mamy tu do czynienia z wiązaniem wielokrotnym w cząsteczce. Aby nadać nazwę temu węglowodorowi, najpierw musimy wyznaczyć, który łańcuch w cząsteczce zawiera największą liczbę atomów węgla. Dodatkowo, jeśli mamy wiązanie nienasycone, musi się ono znaleźć w tym najdłuższym łańcuchu. Niezależnie od tego, czy uwzględnimy ten czy ten łańcuch, będziemy mieć 4 atomy węgla w najdłuższym łańcuchu, w tak zwanym łańcuchu głównym. Teraz musimy zaznaczyć, przy którym atomie węgla znajduje się wiązanie wielokrotne i ewentualne podstawniki. Wiązanie podwójne znajduje się przy 2 atomie węgla w łańcuchu głównym. Podobnie zresztą jest z podstawnikiem. W tym przypadku podstawnikiem jest grupa metylowa. Nazwę cząsteczki rozpoczynamy od zapisu numeru lokanta, przy którym znajduje się podstawnik. 2. Teraz podajemy nazwę podstawnika, metylo. Następnie musimy podać początek nazwy łańcucha głównego. Składa się on z 4 atomów węgla, więc początek nazwy to but. Następnie podajemy numer lokanta, przy którym jest wiązanie podwójne, węgiel-węgiel. 2. I zapisujemy przedrostek, który podpowiada nam, jaka jest krotność wiązania wielokrotnego, N. Pełna nazwa tego węglowodoru to 2-metylo-but-2N.